Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch, dzień dobry. I jak co tydzień zapraszam na nasz podcast Herstorie Wysokich Obcasów. Podcast, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które nie wahały się łamać reguł, były gotowe płacić za to cenę i zmieniały swoje życie, a czasami też losy innych kobiet. I się czasem, nie zawsze, ale czasem przy tym nieźle bawiły. No i zaczynamy na plaży, na Hawajach. To uczucie nieporównywalne z niczym. Pędzisz przez wodę z prędkością, która dla ciebie jest jak 200 mil na godzinę, a potem dobijasz do plaży, łagodnie zwalniając przez miękkie, załamujące się fale. Napiszę później. To jedna z najdoskonalszych fizycznych przyjemności, jakich doświadczyłam. Jest rok 1922, plaża Waikiki na Hawajach. 32-letnia amatorka surfingu towarzyszy mężowi w jego służbowej podróży dookoła świata. Fajnie, nie pogardziłabym. Podczas której w byłych koloniach i obecnych protektoratach promują brytyjską wystawę imperialną. W Afryce Południowej i Nowej Zelandii nauczyli się bodyboardingu, pływania na brzuchu na desce. Na Hawajach spróbowali surfowania na stojąco. To był moment całkowitego triumfu. Dzień, w którym utrzymałam równowagę i dopłynęłam do brzegu stojąc wyprostowana na desce, pochwali się. No, szczerze podziwiam. Nigdy nie próbowałam, ale to chyba tylko wygląda na takie łatwe. Tak, też mi się tak wydaje. Jest tak zadowolona, że nawet dała sobie zrobić odważne, jak na owe czasy zdjęcie, w sięgającej do połowy ud, tu cytat, cudownej, skąpej, szmaragdowo-zielonej, wełnianej sukni kąpielowej i gustownym turbanie. Po latach rodacy będą się chwalić, że była jedną z pierwszych Europejek, która opanowała sztukę surfingu. Aha, no i przy okazji była też królową kryminałów, a w liczbie sprzedanych egzemplarzy wyprzedza ją tylko William Shakespeare. Tak, nasza surferka to Agatha Christie. Wysokie obcasy. W 1890 roku zakończyła się epoka Bismarcka. Po raz pierwszy obchodzono święto pracy, odbyła się też pierwsza egzekucja na krześle elektrycznym. W Londynie od prawie 30 lat działało metro, Europę i Amerykę Północną pokrywała gęsta sieć kolei. W styczniu dziennikarka Nellie Bly udowodniła, że można objechać świat w 72 dni, 6 godzin, 11 minut i 14 sekund. Opowiadałyśmy o tym w jednym z poprzednich podcastów, zapraszamy do odsłuchania. No a dwa lata wcześniej Bertha Benz po raz pierwszy pokonała samochodem, prototypem męża, ponad 100 km. No ale na rozwój motoryzacji trzeba było poczekać jeszcze dekadę z hakiem do wprowadzenia taśm produkcyjnej w zakładach Forda. Królowa Wiktoria miała przed sobą jeszcze 11 lat panowania. Kobiety w żadnym państwie nie miały prawa głosu. A 15 września 1890 roku urodziła się Agatha Miller. Frederick i Clara Millerowie nie pochodzili z arystokracji, w rodzinie nie było żadnego tytułu, ale żyli sobie komfortowo z renty od majątku. Ojciec wychodził z domu co rano i szedł do swojego klubu. Wracał taksówką na lunch, wracał do klubu, grał w wista całe popołudnie i wracał do domu, gdy nachodził czas przebrania się do kolacji. Napiszę w autobiografii. Oj, też bym tak chciała. Wspaniałe życie. Tak, totalnie. Matka, jak większość kobiet jej czasów i sfery, zajmowała się domem, zabijając czas, akurat miała takie upodobanie, religijno-filozoficznymi fascynacjami. Przeszła przez fazę unitarianizmu, teozofii i zoroastrianizmu. Powiedziałam, że pierwszym stopniem wtajemniczenia była nauka wymawiania tego w ogóle. No, a Frederick był Amerykaninem, co prawda, ale ożenił się z Angielką, ale to już po narodzinach dwójki starszych dzieci. Na stale osiedli w nadmorskim Torquay, to jest w hrabstwie Devon na południowym zachodzie Anglii. Agatha napisze potem, że miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo, pełne zabaw w ogrodzie, krykieta, wizyt u babci i pochłaniania książek. Czytać dziewczynka nauczyła się jako czterolatka, no bo jej matka uważała, że nie należy męczyć mózgu dziecka literami, dopóki dziecko nie skończy 8 lat, więc Agatha, która akurat była ciekawa świata, poradziła sobie sama. Nie chodziła też do szkoły, przez co miała niewiele kontaktu z rówieśnikami i całe życie prześladowała ją nieśmiałość. Dzieciństwo, dodała Agatha, skończyło się, gdy miała 11 lat, wraz ze śmiercią ojca.
Jeszcze za życia Frederika większość majątku rodziny pochłonęły jego nietrafione inwestycje. Próbował znaleźć pracę, ale jak trzeźwo zauważy potem córka, nic nie umiał, więc też nic z tego nie wyszło. Po jego śmierci wdowa z najmłodszą córką, starsze rodzeństwo było już dorosłe, znalazły się w finansowym dołku. Ale bieda, jak się okazuje, dla klasy średniej i wyższej to jest pojęcie względne, bo Klarę wciąż było stać na wysłanie Agaty na pensję do Paryża, gdzie miała zdobyć wiedzę potrzebną jej w dalszym życiu. Miała zatem podszlifować francuski i wdzięk, by zdobyć męża i nauczyć się prowadzenia domu, żeby go potem dobrze utrzymać z należytą klasą. Tak, no Agata poza tym nieźle grała na pianinie i miała kawał głosu, ale jej marzenia o jakiejkolwiek związanej z muzyką karierze szybko niestety rozwali nauczyciele. Tak, ma talent, owszem, usłyszała, no ale nie koncertowy. Nie udźwignie opery i nie jest dość dobra na solową pianistkę. Nie mówiąc już o tym, że publiczne występy, pamiętamy, ją paraliżują. Dziewczyna przepłakała parę nocy, ale też szybko wygrał pragmatyzm. Nie było sensu, uznała, poświęcać życia na coś, w czym będzie, no, co najwyżej średnia. Musi znaleźć coś, czym będzie naprawdę dobra. Ale póki co stało przed nią pilniejsze zadanie. Znaleźć pana właściwego. Kandydaci się zgłaszali, owszem. Problem był w tym, że żaden nie był porywający. A z jednym z tych adoratorów się nawet zaręczyła, ale on sam trzeźwo oceniał swoje szanse i umówił się, że z Agatą, że pobiorą się, jeśli ona nie znajdzie sobie nikogo lepszego. To rzadkość. Tak, tu pogrzebał moim zdaniem wszelkie swoje szanse. Sorry. Tak. No ale wtedy w mundurze właśnie tworzonych sił powietrznych na scenę wkroczył Archibald Archie Christie. Porwał do tańca Agatę i już nie wypuścił. Oświadczył się 3 miesiące później, ale ze ślubem musieli poczekać, aż Archie, początkujący lotnik, będzie w stanie utrzymać żonę. Sprawę przyspieszyła wojna. W czerwcu 1914 roku Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W sierpniu zagrzmiały armaty, a we wrześniu zapełniły się okopy we Francji. Państwo Christie pobrali się podczas jego świątecznego urlopu. A Archie Christie, jak się okazało, no, był w czepku urodzony, dlatego że średnia przeżywalność pilota bojowego na froncie w tych ich zabawkowych samolocikach wynosiła wtedy, uwaga, kilka tygodni, a on dotrwał do końca wojny, cały, w miarę zdrowy, do tego zbierając po drodze odznaczenie za odwagę i awansując do stopnia pułkownika. Agata bynajmniej też nie próżnowała. Najpierw zaciągnęła się do pracy jako pielęgniarka, potem skierowano ją do pracy w aptece. Aptekarz miał nosić w kieszeni kurarę, bardzo niebezpieczną neurotoksynę, bo jak mówił, dzięki temu czuje, że ma władzę. Nice, nie? Różnie ludzie lokują swoje poczucie bezpieczeństwa. Można za pomocą kurary w kieszeni. No nie wiem, uważała, kto nalewa herbatę, jak z imprezuje. Tak. Zdecydowanie. Ale to tam właśnie, w tej aptece, przyszła królowa kryminałów zdobędzie dogłębną wiedzę na temat trucizn, swojej ulubionej metody uśmiercania książkowych ofiar. Typy trucizn, ich stosowanie i skutki odpisze później w swoich książkach tak ekspercko, że zainspiruje co najmniej jedno morderstwo. W 1977 roku mianowicie Roland Russell zamordował swoją ciotkę za pomocą atropinowych kropli do oczu. I w jego mieszkaniu śledczy znaleźli egzemplarz 13 zagadek z podkreślonymi fragmentami o tej właśnie truciźnie. Naprawdę. Punkty za wyobraźnię minus za głupotę. Tak. A dobrze, że nie miał memostików na lodówce. Ale cała ta wiedza o truciznach, którą Christie zgromadziła w swoich kryminałach, też uratuje życie, bo w tym samym 1977 roku pielęgniarka dzięki lekturze Tajemnicy bladego konia rozpozna u dziecka zatrucie talem. Pierwszą powieść Agata napisze z braku innych rozrywek jeszcze w czasie wojny. Zawsze coś skrobała na boku, zazwyczaj były to, no umówmy się, umiarkowanie udane wiersze, no więc czemu nie miałaby spróbować kryminału? Była przecież dobra w logicznych zagadkach, przeczytała całego Conana Doyle'a, no i umówmy się, lepiej od niego potrafiła opisać działanie strychniny. W tajemniczej historii w Styles po raz pierwszy pojawił się Hercule Poirot,
czy też jak u nas mówimy Herkules Poirot, belgijski detektyw z głową jak jajko, podłym wzrostem, imponującym wąsem i podręcznikowym przykładem osobowości obsesyjno-kompulsywnej oraz jego wierny, choć dużo mniej lotny przyboczny, Hastings. Biorąc pod uwagę przyszłe nakłady pisarki, można by podejrzewać, że wydawnictwa rzuciły się na kryminał debiutantki. No, nie. Agata zdążyła odebrać kilka odmów, urodzić córkę Rosalind i niemal zapomnieć, że w ogóle cokolwiek napisała, kiedy zgłosiło się małe wydawnictwo The Bodley Head. Christie, szczęśliwa, że jej książka w ogóle zostanie opublikowana, nie targowała się. Podpisała kontrakt na 5 powieści i bardzo, bardzo niski procent od sprzedaży. Szczęśliwie dziewczyna się szybko uczyła i potem już przez całe życie o jej interesy będzie dbało dwóch agentów, jeden w Londynie, drugi w Nowym Jorku. Także pamiętajmy, dziewczyny, nie wyceniajmy zbyt nisko swoich usług i wiedzy i talentów. Tak. W jej swoją drogą autoryzowanej biografii, tej napisanej na zamówienie córki, naprawdę sporą część autorka poświęca jej negocjacjom, jej agentom, jej umowom, co, mówmy się, nie jest szczególnie porywającą lekturą, ale jeśli robisz w literaturze, bardzo pouczającą. Naprawdę, tak. Pierwsza umowa to zazwyczaj jest frycowy, ale następne to już trzeba mocno patrzeć. Państwo Christie przez pierwsze 4 lata swojego małżeństwa widywali się raczej sporadycznie, podczas jego urlopów i wspólne życie było dla nich wyzwaniem. Ale Agata się nie zastanawiała, gdy jej mąż dostał propozycję wspólnego wyjazdu na wspomniany już tur po koloniach, nawet jeśli oznaczało to zostawienie 3-letniej córki na roku babci. Książki, bo drugą Tajemniczego Przeciwnika wydała w 1922 roku, może przecież pisać na statku, a Klara, jej matka, ją ostrzegała. Mężczyzna pozostawiony sam sobie czuje przyzwolenie, żeby cię zostawić. Tak jakby mężczyzna niepozostawiony sam sobie się kiedyś powstrzymał, jeśli chciał zostawić. No ale okej. No wiesz, okazja czyni złodzieja, nie? Kolejna babcina mądrość. No tak, no babciny mądrości mają to do siebie, że różnie się sprawdzają. No ale okej. Jeśli podróż ich zbliżyła, to nie na długo. Po powrocie wyprowadzili się na przedmieścia Londynu. Z jego pensji bankiera i jej tantiemów kupili sobie obszerny dom i nazwali go Styles od jej pierwszej powieści. Ale Archie bywał tam coraz rzadziej. W tygodniu pracował w City, w weekendy grał w golfa. Po 4 latach wojny uważał, że coś mu się od życia należało. Mówił do żony: nie znoszę ludzi chorych czy nieszczęśliwych, wszystko psują. Bezpośredniego. Tak, no przynajmniej szczerze, no. Tak. Tak, no powiedzmy, że jest to jakaś zaleta. W 1926 roku zmarła Klara, a Agata, która była z matką bardzo blisko, pogrążyła się w głębokim smutku. Archie, niespodzianka, szybko miał dość. Poinformował żonę, że się zakochał. Nancy Neal była niespodzianka o dekadę młodsza i świetnie grała w golfa, no i że chce rozwodu. Agata kilka miesięcy walczyła, mimo wszystko przecież kochała męża, mieli dziecko, no i w latach 20. rozwód wciąż był, jeśli już nie hańbą, to na pewno wstydem i porażką. Wieczorem 3 grudnia pisarka ucałowała śpiącą córkę, wyszła z domu, wsiadła do samochodu i odjechała. Puste auto znaleziono następnego dnia, zjechało z drogi, a Agata Christie rozpłynęła się w powietrzu. To jest mój ulubiony fragment jej życiorysu, absolutnie. No pewnie nie tylko mój. Przez następne 11 dni cały kraj żył zniknięciem popularnej pisarki, zwłaszcza że sytuacja nadawała się na zawiązanie akcji jednego z jej kryminałów. Co się z nią stało? Czy popełniła samobójstwo? Czy została porwana i zamordowana? Mąż, dziennikarze szybko odkryli, że państwo Christie żyli praktycznie w separacji, zabił żonę i ukrył jej ciało. A może cała afera była próbą podkręcenia sprzedaży albo wrobienia rzeczonego męża? W końcu po osobie, która mordercą robi narratora własnej książki, można spodziewać się wszystkiego. To prawda, a książkę sobie odsłuchałam niedawno i jest świetna, ale nie powiem wam jaka, bo może jej nie znacie, a jednak ten twist na końcu jest fantastyczny. A wiesz, że ja to czytałam jako bardzo młoda dziewczyna i ja się tego domyśliłam?
i to mi tak strasznie zepsuło i potem mnie to na bardzo długo zniechęciło do kryminałów Agaty Christie. Oj, no to ona jest ta akurat jest uznawana za jej najlepszą książkę. Właśnie przez to, że takich rzeczy się nie robi, że jak masz narratora, to należy mu wierzyć, tak? Tak, nagle... wiem, nie, no to jest fantastyczny zabieg i do dziś nie wiem, jak to się stało, że się tego domyśliłam. Może mam jakąś morderczą mentalność, rozumiesz? Ale może po prostu czasem masz taki błysk. Ja pamiętam siebie, jak oglądałam 7 i to jest ta sama z tym pudełkiem. I tak na mnie naszło, że ja wiem, co jest w tym pudełku. I byłam z siebie trochę dumna, pamiętam, ale to tak, nie wiem, może to te partykuły natchnienia, jak u Pratchetta, pojawiają się i znikają. Ale... Może tak być. Wracając do naszej znikniętej Agaty. Kordon policji i ochotników przeczesywał lasy wokół miejsca, gdzie został znaleziony samochód. Ludzi było tak dużo, że pojawili się przedsiębiorczy sprzedawcy lodów i kanapek. Postępów w śledztwie domagał się sam minister spraw wewnętrznych. Ba, nawet Arthur Conan Doyle, prywatnie zresztą zapalony okultysta, zdobył gdzieś rękawiczkę Agaty i zaniósł ją do medium. Cóż, bez rezultatów. Na wszystko to, cały ten cyrk na kółkach skrupulatnie relacjonowała prasa. Nawet New York Times w zniknięciu pisarki poświęcił, uwaga, pierwszą stronę. Nieźle. 14 grudnia saksofonista grający do kotleta w hotelu Harrogate rozpoznał w mieszkającej od prawie 2 tygodni rezydentce, zameldowała się pod nazwiskiem Tressa Neal, grała z innymi gośćmi w karty i omawiała sprawę zaginionej pisarki. Rozpoznał Agatę Christie i zadzwonił na policję. Archie zidentyfikował żonę i zabrał ją do domu. Dodajmy, że Neil było nazwiskiem kochanki męża. Tak, to jest bardzo tutaj dobry trik zrobiła dziewczyna. Tak, no właśnie ona do końca życia, mimo psychoterapii, hipnozy i co tylko, będzie mówić, że nie pamięta, jak znalazła się w tym hotelu ani dlaczego. Teorie w sumie krążą do dziś. Według niektórych był to zanik pamięci spowodowany wypadkiem, no bo hotel pamięta, że jak weszła do tego hotelu właśnie, to zasłaniała czoło, tak jakby miała tam jakąś ranę. Według innych była to desperacka próba zwrócenia uwagi męża. W filmie Agata z 1979 roku pisarka, którą gra Vanessa Redgrave, próbuje popełnić samobójstwo, wrabiając jednocześnie kochankę męża. Tylko dzielny i zakochany w niej amerykański dziennikarz, Dustin Hoffman, zapobiega tragedii. No, córka Agaty rozważała pozwanie producentów. Tak, pamiętam ten film i wspaniałą Vanessa Redgrave. Wreszcie i takie wyjaśnienie przyjęła pisarka i cała jej rodzina. Stan Christie można by tłumaczyć zjawiskiem zwanym fugą dysocjacyjną. Fuga nazywana jest też ucieczką histeryczną. Jest to rodzaj mechanizmu obronnego ludzkiej psychiki, taka ekstremalna reakcja na silny stres lub jakąś traumę. Osoba, która tego doświadcza, ucieka od własnej tożsamości, często też od miejsca, gdzie doznała cierpienia. I w stanie fugi nie pamięta się poprzedniego życia, a później tego, co się robiło podczas amnezji. Był zresztą taki film Fuga ze 2-3 lata temu. Oparty na faktach, polski. Dobry? Bo ja go nie widziałam. Nie, nie widziałam go, ale cała ta historia była niesamowita. Ja czytałam wywiady od twórczynią głównej roli i to było to przerażająca w ogóle sprawa. Wiesz, no po prostu nagle gdzieś się ockniesz i w ogóle masz białą plamę i nie wiesz, jak się tam znalazłaś, nie wiesz, co robiłaś i w ogóle, no mocno creepy. Tak, to prawda. Nie polecamy. W swojej autobiografii Agata o zniknięciu akurat zupełnie nie wspomina, jakby wycięła to, nie ma, nie było. Ale niezależnie od jego przyczyn, cała ta afera, cały ten skandal z umiarkowanie popularnej pisarki zrobił celebrytkę. Co miało swoje konsekwencje, chociażby takie, że nakłady jej książek wzrosły, podobnie jak jej stawki. No a sukces podobno jest najlepszą zemstą, co mam nadzieję Agata sobie powtarzała, no bo państwo Christie rozwiedli się w październiku 1928 roku, a już tydzień później Archie ożenił się z Nancy. I tu cytat. Po chorobie przyszedł smutek, rozpacz i złamane serce. Nie ma potrzeby się nad tym rozwodzić. Podsumowała Agata, nieodrodne dziecko epoki wiktoriańskiej. Na smutek, rozpacz i złamane serce pomagała jej praca i podróże. W 1929 roku Agata wsiadła w Orient Express. Sama nazwa pociągu obiecywała romantyczną przygodę. Potem wykorzysta ją zresztą w jednym ze swoich najsłynniejszych kryminałów i pojechała do Bagdadu. Zazdroszczę bardzo.
Zaprzyjaźniła się tam z parą archeologów wykopujących starożytne miasto Ur, zakochała absolutnie w Bliskim Wschodzie, co rozumiem, i wróciła rok później. Do oprowadzania 40-letniej pisarki po stanowiskach archeologicznych został oddelegowany 26-letni Max Mallowan. No i rozmawiało im się nadspodziewanie dobrze. On interesująco tłumaczył, ona dobrze słuchała i zadawała inteligentne pytania, ale prawdziwym testem okazało się złapanie gumy. Zamiast panikować, jak to wiadomo, kobiety mają w zwyczaju, to z relacji Maxa, Agata spokojnie ułożyła się w cieniu i ucięła sobie drzemkę. Mallowan był pod takim wrażeniem, że zdecydował z miejsca, że z tą kobietą się ożeni. No i oświadczył się kilka tygodni później. Pisarka początkowo oponowała, no bo jak to, jest dla niego dużo za stara, nie, absolutnie nie, ale ostatecznie się zgodziła. Potem będzie mówić, że archeolog to mąż idealny, bo im żona starsza, tym jest dla niego bardziej interesująca. To ładne. Ładne, tak. Max nie będzie tylko panem Christie, zostanie później wykładowcą na Oxfordzie, a tytuł szlachecki, podobnie zresztą jak jego żona, dostanie za własne zasługi. No, pięknie. Do lat 60. z przerwą na II wojnę światową państwo Mallowan część roku będą spędzać na wykopaliskach w Iranie i Syrii. Agata swojej znajomości tych krajów użyje, pisząc Morderstwo w Mezopotamii i Spotkanie w Bagdadzie. Spali jak wszyscy pod namiotami, ale do kolacji obowiązkowo należało się przebrać, no i jadło się na porcelanie. Tu od razu widzę ten piękny namiot Redforda i Meryl Streep w porównaniu z Afryką. I to pewnie jest trochę ten sam sznyt, chociaż już dużo później. Agata sama co prawda nie machała łopatą, od tego byli lokalni robotnicy, wiadomo, ale czyściła znaleziska z kurkami od pomarańczy, uwaga, to był jakiś ciekawy patent, i płynem do mycia twarzy oraz też je fotografowała. No i zawsze miała swój pokój do pisania. Musimy pozdrowić Virginię Woolf chyba. Tak, własny pokój, nawet jeśli jego ściany są z płótna, tak? Tak. No bo Agata pisanie traktowała po prostu jak pracę, od 9 do 17, nie jak powołanie, jako coś, co się po prostu robi, by mieć czas i pieniądze na inne, milsze zajęcia, na gotowanie, uprawę ogródka, podróże, kupowanie i urządzanie domów, których miała, uwaga, 8. I dostarczała przynajmniej jedną książkę rocznie. 3 miesiące uważała powinny wystarczyć, na sztukę jeszcze mniej, a promocję zostawiała wydawnictwu. Wywiadów unikała jak morowej zarazy. Wystarczająco sparzyła się medialnym zainteresowaniem podczas swojego zniknięcia. No a filmowych adaptacji swoich powieści nieodmiennie nienawidziła. Kolejną wojnę Agata spędziła bezpiecznie, w miarę spokojnie, dzieląc czas między pisaniem i ponownie pracę w aptece. Ale już chyba bez aptekarza z kurarą w kieszeni. Nie, nie, ale tam na przykład dowiedziała się więcej o talu, tym, co się tam to niemowlę zatruło i pielęgniarka mogła uratować. Raz zainteresowało się nią MI5, bo jednego ze swoich bohaterów nazywała majorem Bletchley, a w Bletchley Park mieściła się tajna kwatera główna łamaczy szyfrów. Pisarka wyjaśniła jednak, że utknęła w pociągu niedaleko tej właśnie stacji i tak ją zirytowało to opóźnienie, że nadała takie nazwisko niesympatycznej postaci swojej powieści. No i się jej upiekło. A Max co prawda się zaciągnął, ale miał szczęście jej pierwszego męża i wrócił cały i zdrowy. Jej córka, Rosalind, w czasie wojny wyszła za mąż, urodziła dziecko i została wdową. No a wnukowi Agata na 7 urodziny podarowała później prawa autorskie do Pułapki na myszy. Sztuka miała premierę w 1952 roku, a zeszła z afisza, uwaga, dopiero w 2020 i to tylko ze względu na pandemię. No a 14 miesięcy później wróciła na scenę. No taki prezent od babci ustawiacie na całe życie. Tak, właśnie. Chciałam powiedzieć, że bardzo pragmatyczna babcia. Tak. Piękne to jest. No. Także w czasie wojny Agata napisała Uśpione morderstwo i Kurtynę, w których pożegnała pannę Marple i Poirota. Obie zdeponowała w sejfie z zastrzeżeniem, że można je wydać dopiero po jej śmierci. Poirota, którego na tym etapie miała serdecznie dosyć, chętnie uśmierciłaby wcześniej, no ale przecież kury znoszącej złote jajka się tak łatwo nie zabija. Tak, i czytelnicy by jej nie wybaczyli. Zawsze był ich ulubieńcem. No a Jane Marple, zwodniczą, uroczą starszą panią z St. Mary Mead, Agata powołała do życia trochę później niż belgijskiego detektywa, no bo w 1932 roku i wykorzystała w nieco mniej, bo 12 powieściach. Jeśli Poirot usypia czujność podejrzanych swoją ostentacyjną cudzoziemskością i wybujałym ekscentryzmem, no to panna Marple wykorzystuje własną niewidzialność i pozorną nieszkodliwość. Świat
uważa ją za taką wścibską staruszkę, ale ona wie lepiej. Tak naprawdę jest Nemezis, surową boginią sprawiedliwości w różowym szaliczku, pilnującą, żeby żaden winny nie uszedł kary. W latach 50. Christie była już absolutną narodową instytucją. Chociaż nieco zwolniła tempo, nadal produkowała książki z imponującą regularnością. W kolejnej dekadzie świat wokół niej coraz szybciej się zmieniał. Imperium się kruszyło, klasowe dystynkcje rozluźniały, rewolucja obyczajowa i kulturowa przeorała świadomość. Ale formuła jej kryminałów pozostała niezmienna. Dalej morderstwo, które nigdy nie jest przesadnie brutalne. Zwykle znajduje się trupa w bibliotece albo w łóżku z wbitym sztyletem, dziurką po kuli w głowie, ale najczęściej jednak otrutego. No i to morderstwo dalej na chwilę zaburza odwieczny ład, ale wkracza detektyw i ponownie go przywraca. Zawsze też krąg podejrzanych składa się z kilku osób, każda ma motyw i sposobność. Zawsze też intryga jest skomplikowana, a ostateczne rozwiązanie eleganckie. Bohaterowie dalej zasadniczo pochodzą z klasy średniej i wyższej, mówią z akcentem królowej, no to, że byli biali, rozumiało się samo przez się. Dalej noszą białe letnie garnitury i tweedowe spódnice, herbatę piją z porcelanowych filiżanek i z mlekiem. Parze młodzi domagali się seksu, narkotyków i rock'n'rolla, czytali Kerouaka, Sylwię Plath, Frida, Didion, Capota i Rotha, zachwycali się nową falą. No cóż, jak mawiała panna Marple, młodzi myślą, że starsi są głupi, ale starzy wiedzą, że to młodzi są głupi. Jej książki dalej świetnie się sprzedawały. Po co więc było, by je zmieniać? Napisała niemal do końca życia. Kilka lat temu, co prawda, kanadyjscy naukowcy przeanalizowali słownictwo jej powieści i uznali, że te pisane w ostatniej dekadzie wskazują niestety na początki Alzheimera. Christie zmarła w 1976 roku w wieku 85 lat. Przez pół wieku napisała ponad 80 powieści, 19 sztuk, które, to za jej życia, bo teraz dużo więcej, sprzedały się, uwaga, w 300 milionach egzemplarzy. No i szacuje się, że pisaniem zarobiła 20 milionów dolarów, a na dzisiejsze 91. Więc naprawdę córka Frederika, który nic nie umiał, bo spędzał całe dnie w klubie, daleko zaszła. Tak, tak. To jest triumf ducha nad wzorcami. Tak, i takiej chyba protestanckiej etyki pracy, którą chyba sama sobie wpoiła, bo z domu jej tak. Nie wyniosła. Tak, zdecydowanie. Ja ją bardzo lubię za to, że ona była taka bezpretensjonalna. Tak, ona wiedziała, co lubi, ona nie lubi hałasu, kina, współczesnej muzyki, gramofonów, za to lubi ogrodnictwo, jedzenie i nie wiem, i haftowanie i nie uważa, że musi z tego w żaden sposób tłumaczyć. Jak słyszała zarzuty, że jej książki są zbyt proste i postacie schematyczne i cały czas to samo formułę zażyna, też się nie przejmowała, po prostu robiła swoje. Wiedziała, że jej czytelnicy to lubią i lubili, tak? Jakby to jest dla mnie taki przykład kobiety niezależnej, po prostu. Kobiety, która, jak to powiedzieć, robiła to, co lubiła i się nie przejmowała. Tak, zdecydowanie. I ta bezpretensjonalność jest też w tym jej stosunku do pisania, że ona nie robiła do tego jakiejś nadbudowy szczególnej, prawda? Ona nie aspirowała do bycia jakimś sumieniem społeczeństwa, do objawiania jakichś większych praw. To no, po prostu pracowała, zarabiała na właśnie swój ogródek i fajne fotele i dostarczała ludziom dobrą rozrywkę. To uważam, że fantastyczne podejście. Mm-hmm. A czemu wam, może powiemy, czemu wam opowiadam o Agacie? No dlatego, że w piątek weszła do kina Śmierć na Nilu. Jest kolejna ekranizacja jej kryminału. To jest chyba jeden z tych trzech najsłynniejszych. Widziałaś wcześniej Morderstwo w Orient Expressie? Widziałam, tak. Widziałam. Podobało ci się? Ja prawie nie pamiętam tego filmu, ale pamiętam, że mi się podobał. Tak, no bo teraz Kenneth Branagh wziął się za to i one są takie bardzo wysokobudżetowe, tam trochę akcji dodali, ta obsada tak, jest taka cała tak, biała. Są efektowne. Są bardzo efektowne. Po prostu, to się dobrze ogląda. No takie cukiereczki, dokładnie. To wiesz, że to wszystko jest sztuczne. Ale ty widziałaś Śmierć na Nilu, to opowiedz trochę. No nie mogę powiedzieć fabuły, oczywiście. No wiadomo. Ale tym razem wyszliśmy z tego nieco klaustrofobicznego wagonu i tego cyfrowego śniegu i teraz znajdujemy się w znacznej mierze cyfrowym Egipcie. Na parowcu. Na tym parowcu towarzystwo świętuje ślub Linet z Simonem,
którzy są tacy szczęśliwi, że po prostu żygać się chce, jak na nich patrzeć, zakochani, piękni, po prostu mają wszystko, zwłaszcza ona, bo to ona jest bogata, a on nie. No tylko jest jedna chmurka na ich szczęściu. To znaczy była narzeczona Simona i była przyjaciółka Lynette, której Lynette bezwzględnie odbiła męża. I ona za nimi jeździ z pistoletem w torebce, na razie tylko patrzy, więc nic nie można zrobić. No i oni chcą ją bardzo zgubić i do tego jeszcze przypadkiem zupełnym zadjął właśnie naszego pana Poirota, granego przez Kenneta Branagha i ma nieco mniej imponujący wąs niż w poprzedniej części. Proszę, z nim dostajemy opowieść, skąd się wziął jego wąs. Nie wiem, czy do końca aż nam strasznie potrzebną, ale jest. No więc całe to towarzystwo znajduje się w kolei. No, Agatha Christie bardzo lubiła takie zamknięte przestrzenie, czy to właśnie ten przedział wagon Orient Expressu, czy miejska posiadłość, no teraz mamy ten statek, no i jak już jesteśmy w tej zamkniętej przestrzeni, to oczywiście pada strzał i pada trup. No i reszta to już jest ta nasza elegancka zagadka rozwiązywana przez naszego dzielnego belgijskiego detektywa z nieco przesadzonym akcentem. No brzmi jak dobra zabawa i ja się chętnie wybiorę. Ja w ogóle lubię te stare kryminały i oprócz Christie właśnie lubię na przykład naszego rodzimego Joe Alexa, czyli Macieja Słomczyńskiego pod pseudonimem, który też właśnie pisał takie eleganckie, osadzone w Wielkiej Brytanii kryminały w sferach wyższych, właśnie rozgrywające się w jakichś pałacach, dworach takich. No to ma wdzięk, jeśli jest inteligentnie napisane. Tak, ale jakby... Urok kryminałów i to, że my je wciąż czytamy, to, że wciąż ta Christie się tak sprzedaje, wynika oczywiście po części z tej takiej nostalgii do wyobrażonej przeszłości, do tej Anglii, która właściwie nigdy nie była, bo ona nigdy nie była taka biała, arystokratyczna, tak, ale jakby o ile, nie wiem, Jane Austen nam ustawiła obraz Wielkiej Brytanii, czy tam Anglii wtedy jeszcze właściwie początku XIX wieku, no to jakby dwudziestolecie międzywojenne to widzimy przez pryzmat tego, co pisała Agatha Christie. Więc z jednej strony no, lubimy te piosenki, które już znamy tę formułę, ona zawsze jest taka sama, tak, morderstwo, śledztwo, wszyscy jesteśmy podejrzani, po kolei podejrzani odpadają, wielki finał, w którym detektyw zawsze mówi, a to jest morderca, to był jego motyw, to była jego, takie miał możliwości dokonania tej zbrodni, no i morderca niezmiennie potem rozkłada ręce i mówi, no tak, złapałeś mnie na gorącym uczynku, to ja teraz się usunę. Ten schemat jest stały, ale wydaje mi się, że to, co jest głównym siłą przyciągania do kryminałów, to jest obietnica przywrócenia ładu. Znaczy, morderstwo jest takim wejściem węża do raju, z jakim zaburzeniem tego porządku, wtedy wkracza chaos, który jest wiadomo niebezpieczny, a takie książki, bo nie te współczesne kryminały, które zazwyczaj są dużo mniej czarno-białe, jest więcej cieni szarości, goryczy, jakby nie jest tak, że morderstwo dotyka nie tylko ofiary, ale wszystkich dookoła, no to w tych starych, klasycznych kryminałach właśnie mamy taką obietnicę, że przyjdzie ktoś, kto swoim racjonalnym umysłem rozwiąże zagadkę i wtedy wszystko wróci do normy. Zło zostanie ukarane, a dobro nagrodzone. Tak, one pełnią taką funkcję jak greckie tragedie i komedie, które właśnie pokazują pewną destabilizację porządku, który zostaje przywrócony i my wszyscy przechodzimy tę drogę z bohaterami i doznajemy jakiegoś rodzaju katarzys, tak? No i o ile w tragedii możemy doznać tego głębokiego katarzys, o tyle właśnie w tych lżejszych formułach ma mniejszą wagę, ale tak, ja się z tobą zgadzam. To jest takie... Terapeutyczne? Terapeutyczne, tak. To jest takie, wiesz, daje taki komfort, tak? W tym świecie, który nasz wygląda raczej jednak jak te skomplikowane skandynawskie kryminały, których co róż wybija jakiś brud spod spodu i tam ostatecznie się okazuje, że prawie nikt nie jest niewinny, wszyscy po prostu są normalnymi ludźmi, czyli złożonymi bardzo, nigdy idealnymi, no to tutaj jednak to jest takie rzeczywiście krzepiące i nawet jeśli to jest pokrzepienie naiwne, no to my tego wszyscy potrzebujemy, tak jak wszyscy potrzebujemy feel good movies i comfort food i naprawdę czasami człowiek chce usiąść, włączyć komedię i najeść się czekolady. Tak, poza tym dużo łatwiej zasnąć przy zgaszonym świetle po lekturze powieści Agathy Christie niż, nie wiem, Jon Nesbitt, nie? Zdecydowanie. I ja też bardzo sobie w niej cenię jedno, że w przeciwieństwie do autorów wielu współczesnych kryminałów, ona nie daje nam pornografii przemocy. Nie mamy torturowanych, zwłaszcza kobiet, bo oni jakoś bardzo lubią kobiece ciała wymęczone opisywać dokładnie. Ja tego nie mogę czytać, uważam, że to jest absolutnie niepotrzebne, więc te eleganckie trupy z małą dziurką w skroni są dla mnie dużo bardziej do przyjęcia niż właśnie tortury i okrucieństwo w tych mniej czarno-białych kryminałów.
Tak, absolutnie. Ja mam te same refleksje i mnie to przeraża, bo zobacz, na przykład w ostatnich latach kompletnie umarł taki gatunek filmowy jak komedia romantyczna, prawda? To nie mamy kolejnej Meg Ryan i tak dalej. To się skończyło praktycznie. Natomiast prawie całe to miejsce zjadły właśnie ponure kryminały i seriale, i długometrażowe filmy i one są tak strasznie mroczne, właśnie głównie te skandynawskie, że ja się zastanawiam zarówno, co jest z tymi Skandynawami, że oni tyle tego produkują w tych swoich wspaniałych, szczęśliwych społeczeństwach pełnych równowagi, diversity i tak dalej, ale też co się w ogóle z nami dzieje, że my to tak oglądamy. Wiesz, to jest dla mnie jednak trochę przerażające i tak, Agatha Christie jest absolutnie tutaj miłą odmianą, takim oddechem. Tak, a jeśli, bo te filmy, które kręci Kenneth Branagh, są takie właśnie bardzo hollywoodzkie, takie tam to wszystko aż błyszczy od nowości i tam aktorzy są tacy piękni. I jest to jednak no bardzo schemat, to jest taki cukiereczek, taka bombonierka, tak, to jest do tego, żeby na to patrzeć. Ale co roku na święta BBC ekranizuje w 3- czy 4-odcinkowym serialu powieści Agathy Christie i na przykład I nie było już nikogo jest świetne. No to takie trochę bardziej surowe, takie bardziej brytyjskie, takie tam się bardziej scenarzystka powiedziała, że nie ma być whodunit, tylko whydunit, czyli nie skupia się na tym, kto to zrobił, tylko dlaczego zrobi, jakby dają więcej psychologicznej głębi tym postaciom, więc jeśli lubicie książki Agathy Christie i chcielibyście obejrzeć może coś jednak bardziej współczesnego, mniej arszeniki, stare koronki, a bardziej właśnie psychologiczny kryminał, to one są bardzo fajne. Mnie się też w samej Christie, wracając do niej, podoba taka jej w ogóle pogoda ducha i radość życia. To, że ona jakby sprawia wrażenie osoby, która rzeczywiście lubiła i zjeść, i nauczyć się pływania na desce, i popodróżować, i wiesz, i poopalać się na pokładzie statku. I ostatecznie, wiesz, żeby sobie życie uprzyjemnić, wyszła za kilkanaście lat młodszego mężczyznę, no wbrew konwenansowi, umówmy tak, się. Tak, to ich może są nawet bardzo dziś nowoczesne, zwłaszcza, że ona więcej zarabiała. Tak, i to mi się w niej szalenie podoba i tutaj jak omawiamy kategorię feminizm, to jak najbardziej myślę, że Christie żyła feministycznie, absolutnie, niezależnie. Tak, nawet jeśli ona akurat za feministkę się absolutnie nie uważała, no i ta jej jednak już no wiek starszy, kiedy człowiek raczej konserwatywnieje i utwierdza się w swoich poglądach, właśnie przypadła na tą drugą falę feminizmu. Ona raczej feministki i komunistów w swoich książkach opisuje mocno nieżyczliwie. No ale no, jakby to powiedzieć, nie ma ludzi bez wad. No ale albo to raz, kobieta żyje jak feministka, mówi, że nią nie jest, żeby wspomnieć Phyllis Schlafly. Dokładnie. I inne. No. No i dla mnie fenomenalna jest ta sprawa z tym jej zaginięciem. Szczerze mówiąc, tak, gdybym miała możliwość, jakieś moce, żeby dowiedzieć się, rozwiązać jakąś zagadkę, to bardzo bym chciała poznać tajemnicę tego jej 11-dniowego zniknięcia. No i to w ogóle jest fantastyczne splecenie książek z życiem, prawda? Tak, dobre to prawda, to tak. Tylko bardziej fantastyczne by było, gdyby jednak nie znaleźli, nie? To cieszę się, że znaleźli, bo napisała większość książek, jak już wróciła, nie? Ale no i zarobiła, nie? Więc tak, cieszymy się. Tak. Wiesz co, mi się wydaje, że to mogła być fuga, bo mi to bardzo pasuje do tego wiktoriańskiego wychowania, które potwornie kazało tłamsić wszystkie emocje, to takie stiff upper lip, czyli nie pokazuj światu, jeśli coś cię boli, zawsze mieć ten sam niezmienny wyraz twarzy, broda do góry, tak, moralny kręgosłup i tak dalej, że to musiało być straszliwie obciążające psychikę. Takie tłamszenie tego wszystkiego, że do tego dochodzi ten wstyd i smutek i gniew na tego męża i to wszystko w niej się tak kumulowało. I pod tym jeszcze małe dziecko, więc fizyczne wyczerpanie, wiesz, prawdopodobnie i tak dalej. Pod tą fasadą jakby tej kobiety, która jakby przez większość nie okazywała większych emocji, miałam wrażenie. I te jej książki też nie są jakieś super namiętne w żaden sposób. I to wszystko rzeczywiście mogło poskutkować tym, że ta po prostu uciekła od siebie. Nie tylko uciekła z domu, po prostu uciekła od siebie, od swojej tożsamości. I może to było jakąś wartość katartyczną. Tak, no jest to prawdopodobne. Ciekawe, że ona się nijak do tego w autobiografii nie odniosła. No ale też mogę to zrozumieć, że to mój wstyd po prostu. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie i to w obu przypadkach, jeśli to była fuga, no to jest zawsze
Rozumiem, że zwłaszcza w tamtych czasach mogła obawiać się jakiejś łatki, wiesz, niepoczytalności. No, z kobiet się łatwo robi wariatki. Tak. A jeśli to była jakaś jej po prostu gra, czy obliczona na ściągnięcie uwagi męża, czy po prostu jakiś taki proces przeciwko temu, co się w jej życiu osobistym działo i tak dalej, no to też się mogła wstydzić takiej jednak bardzo emocjonalnej reakcji i odwalenia takiego numeru. Także tak, myślę, że ta twoja diagnoza, że wstyd za tym mógł stać, jest trafna. Mhm. To co? Chyba już wszystko, co chciałeś mi powiedzieć o Agacie Christie, powiedziałyśmy. Tak, chyba już wszystko. Wybieram się do kina i może nawet coś sobie przeczytam. A to jest, wiesz co, to jest bardzo dobra na tą pogodę w lutym, która po prostu nie rozpieszcza. To się czyta błyskawicznie, to jest takie, wiesz, no taka wycieczka do tej wyobrażonej brytyjskiej przeszłości z kraju bardzo znajomego na 3-4 godziny. Naprawdę super sprawa, więc tak, kryminały na luty polecamy. Ucieczka w książki to moja ulubiona forma eskapizmu, więc... Prawda. No to co, to zapraszamy Was za tydzień, zapraszamy naszego Instagrama herstoriewo i na naszego Facebooka i to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk i mówiłam ja, Natalia Waloch. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.